Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy, kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest czwartek, 9 lutego 2023 roku. Słońce wzejdzie o 7.11, a zajdzie o 16.46. Imieniny obchodzą Pola, Jakub i Apolonia. Solenizantkom i solenizantowi wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pizzy. Motto na dziś: nadzieja jest dobrym śniadaniem, ale bardzo złą kolacją. Francis Bacon. 75. wydanie codziennika motywacyjnego. Zaczynamy. Często spotykam się z twierdzeniem, że ktoś nie ma odwagi do czegoś. Nie ma odwagi na wprowadzenie zmian. Nie ma odwagi, by ruszyć po swoje marzenia, cele, plany. Nie ma odwagi, by wyjść z jakiejś toksycznej sytuacji. Nie ma odwagi, by zmienić pracę. Brakuje mu odwagi do tego, żeby przyznać się przed samym sobą, że tkwi w jakiejś słabej sytuacji życiowej, a ta sytuacja go po prostu niszczy. Co zrobić, kiedy brakuje odwagi? Co zrobić, kiedy trzyma cię za gardło ta energia, która przez bardzo długi czas może tak trzymać cię w fotelu, a potem, kiedy dobiegniesz do mety w tymże swoim ukochanym życiowym foteliku, to zdasz sobie sprawę, że już za chwilę meta, że nie starcza zdrowia, nie wystarcza pomysłów, nie ma siły na to, żeby zacząć. I wtedy być może masz jakiś przebłysk odwagi, że coś takiego by się mogło wydarzyć w twoim życiu. Ale wszystko to, co jest twoją fizycznością, już nie działa. Nie mówię tutaj o takiej odwadze, która nam się kojarzy z wojną, z jakimś bohaterstwem, z przejściem przez ciemną ulicę z nożem w kieszeni, czy z jakimiś innymi sytuacjami, które potocznie są przyjęte jako odwaga. Chodzi o życiową odwagę, o tą energię, o ten stan, który ci mówi, że właśnie teraz wstajesz i robisz. Na kursach i szkoleniach, które prowadzę, to pytanie pada bardzo często. Skąd brać odwagę? Jak wykrzesać w sobie odwagę do tego, żeby podjąć decyzję o zmianie, o wprowadzaniu jej w życie? Bez względu na to, czego ta zmiana dotyczy, czy zdrowia, czy pieniędzy, czy ogólnej sytuacji materialnej, czy miłości, czy jakiegokolwiek innego aspektu ludzkiego życia. Odpowiedź jest prosta. Wiele osób scedowało swoje życie na innych, poddają się biernie wszystkiemu temu, co do nich przychodzi. Robią karnie wszystkie nakazy innych ludzi. Sami zaś nie dbają o siebie całkowicie. Siedzą w tych swoich życiowych fotelikach skurczeni i czekają na kolejne rozkazy, które mają wykonać. Generalnie tak jest, bo my zostaliśmy wychowani w kulturze strachu. Nam się wmawia, że jeżeli coś tam, to nastąpi to i to. Że jeżeli zrobimy tak, to będzie tak i tak. Generalnie w wielu przypadkach są to tylko i wyłącznie wymysły tych ludzi, którzy chcą nami manipulować. Drugi przypadek tych ludzi, którzy się boją, którzy nie mają odwagi do wprowadzenia zmian i wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, jest ich projekcja ich umysłu. Oni sobie nawkręcali w głowę, że zostaną ocenieni, że coś im się nie uda, że będą tak, a nie inaczej postrzegani przez społeczeństwo, że odniosą kolejną porażkę. I to tak działa. Te wszystkie składniki, czyli manipulowanie przez innych ludzi, czy nawet twoje przekonania, budują to, że nie masz odwagi. Nie masz odwagi do tego, żeby wykrzesać z siebie pewną iskrę, która zapali ten stos, który będzie płonął pięknie. Dla ciebie. Stos twojego życia. Cudowny. Nie mam tu na myśli stosu, na którym cię spopieli, tylko mam na myśli to światło, które będzie ci świeciło przez całą twoją życiową drogę. Jak więc wziąć odpowiedzialność za swoje życie? Jak mieć odwagę? Skąd ją czerpać? Kilka tygodni temu trafiłem na doskonałą książkę. Ja kupuję bardzo dużo książek, za co dziękuję kawowiczom bardzo, ale to bardzo serdecznie. Książka nosi tytuł Prawo odwagi, siła, która na zawsze odmieni twoje życie. I tam bardzo prostym językiem jest napisane, co zrobić, żeby mieć tą odwagę. Jak uświadomić sobie wszystko to, co cię dojeżdża w tym momencie w życiu. Bo zauważ, że wszystkie twoje niepowodzenia, wszystkie twoje disastery wynikają z tego, że na jakimś etapie swojego życia do czegoś nie miałaś albo nie miałeś odwagi. Jeżeli tkwisz w słabej sytuacji pracowej, to nie miałaś odwagi, żeby pójść do szefa i powiedzieć: ej stary, robię to i to, potrzebuję podwyżki. Albo to, że partner zachowuje się tak, a nie inaczej wobec ciebie, albo partnerka. Nie miałaś odwagi powiedzieć mu tego. I wydaje się, że to, co mówię, jest śmieszne, ale generalnie takie są fakty. Tak to wszystko działa. My jako ludzie mamy niesamowitą zdolność do komplikowania swojego życia.
do wyobrażania sobie pewnych schematów, pewnych wizji, pewnych następstw, które miałyby niby to nastąpić, wyłącznie w swojej wyobraźni. Mało tego, siedząc w swoich życiowych fotelikach, czasem zgarbieni i zatupani przez całe społeczeństwo, przez znajomych, przez partnerów, pracę, wymyślamy sobie kolejne czarne wizje, które potem nasza podświadomość nam serwuje. Więc dziś mam dla Ciebie propozycję. Przeczytaj książkę Prawo Odwagi, siła, która na zawsze odmieni Twoje życie. Przeczytam Ci to, co autor umieścił na tyłówce tejże książki i myślę, że da Ci to bardzo, ale to bardzo do myślenia. To książka o filozofii życiowej, według której Twoje lęki to więzienie zamykające Cię w obrębie ograniczonych działań. Im mniej się będziesz bać, tym będziesz silniejszy i tym pełniejsze będzie Twoje życie. Książka Prawo Odwagi, wkrocz bez strachu na drogę do sukcesu, powstała po to, by zainspirować Cię do odnalezienia w sobie umiejętności przezwyciężania strachu. Autorami tej pozycji są panowie Robert Greene i 50 Cent. Dokładnie, ten raper. Naprawdę polecam Ci tę książkę z całej swojej mediteuszowej siły. A zatem, co zrobić, żeby mieć odwagę? Co zrobić, żeby mieć odwagę do tego, żeby zacząć wprowadzać zmiany w swoje życie? Żeby zacząć żyć pięknie, dokładnie tak, jak zawsze marzyłaś albo marzyłeś. Podstawą jest jedna, ale to jedna bardzo ważna rzecz. Musisz zdać sobie sprawę, że Twoje życie należy wyłącznie do Ciebie. Że Twoje życie to taki statek, taki okręt, w którym Ty jesteś kapitanem, żaglem i sterem. To Ty podejmujesz wszystkie decyzje odpowiedzialnie. To Ty jesteś rozliczana albo rozliczany z tego, co Ci dobrze wyszło, albo źle. Ale czynisz to Ty, nikt inny nie ma prawa Ciebie oceniać, bo nie jesteś w jego wszechświecie. To Twój świat, który kreuje Twoja głowa. To Ty, to Twoje życie. Musisz wziąć odpowiedzialność i zdać sobie sprawę, że wstając z życiowego fotelika, zaczynając działać, być odważnym albo odważnym, wszystko, co stanie na Twojej drodze, jest małym miki. Wiesz dlaczego? Bo odwaga ta, którą wykrzesa z siebie i nawet jak ona będzie malutką iskierką, jest w stanie wzniecić naprawdę wielki płomień. A ludzi, którzy przez całe życie siedzieli w życiowych fotelikach, a potem z jakiegoś powodu wstają i zdobywają, uwierz, nie zatrzyma nic. To najpiękniejsze, co Ci się może wydarzyć w Twoim dotychczasowym życiu. Więc weź odpowiedzialność za to, że to Ty rządzisz w swoim życiu, że to Ty bierzesz za nie odpowiedzialność, to Ty jesteś prezesem spółki z o.o. bez żadnej odpowiedzialności, którą prowadzisz. Dlaczego bez odpowiedzialności? Dlatego, że odpowiadać możesz wyłącznie przed samą sobą, samym sobą, przed nikim innym. Więc jeżeli dzisiaj, 9 lutego, w czwartek, jesteś w swoim życiowym foteliku, boisz się wszystkiego, boisz się partnera, partnerki, szefa, szefowej, wszystkiego tego, co nastąpi, olej to dziś, naprawdę. Wstań i walcz. Wykrzesaj z siebie małą iskrę i zobaczysz, jak ten płomień zapłonie i jak będzie widno w Twoim życiu, jak będą się spełniały wszystkie Twoje marzenia, cele, plany. Przeczytaj książkę Prawo Odwagi i zrób to. Nie siedź już nigdy, nie rób sobie odleżyn albo odcisków na zadniej części ciała, siedząc przez całe życie. Bo tak jak wiesz z poprzednich podcastów, a wiesz to doskonale, nie wiesz, ile czasu masz do mety. Dziewczynki i chłopcy, słuchacze i słuchawki, mediteuszki i mediteusze, kawowicze moi najlepsi na świecie, jesteście przecudowni, kłaniam się Wam do samej ziemi. Wszystkim tym, którzy cierpliwie czekają na spokój, relaks, odprężenie, uprzejmie donoszę. Zadzwoniono dziś do mnie, a raczej wczoraj, bo dziś słuchacie, ja wczoraj nagrywam, ze składu celnego, że paczka z moim magicznym, szumiącym urządzeniem będzie do odbioru w piątek. Więc w piątek albo w sobotę, ale prawdopodobnie w niedzielę, nie wiem, naprawdę, ruszy kurs spokój, relaks, odprężenie do wszystkich tych, którzy na UF się zapisali. Przepraszam, że tak wyszło. Nie wiedziałem, że może być taki bałagan, takie zamieszanie i takie rzeczy w obrębie Unii Europejskiej, że pewna paczka kupiona w Unii trafia na skład celny, bo coś tam. To jest niesamowite. Nie mieści mi się to w mojej łysej, dużej głowie. Dzisiaj startuje kurs doskonalenia umysłu według Lecha Fazego Stefańskiego, ale o tym dowiecie się na grupie czy na wszystkich innych społecznościówkach. Mediteusze. Dziewczynki i chłopcy, słuchacze i słuchawki, mediteuszki i mediteusze.
Dziękuję wam za to, co zrobiliście wczoraj na kanale Mediteusz. Dziękuję wam za to, że jesteście. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Do usłyszenia jutro o 6 rano. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.